Marszałkini, panie ministrze, wysoka izbo. Mam pytanie o przyszłość Unii, czyli mam pytanie, co z polską młodzieżą? Ciągle mówimy o zaszłościach, jakieś upiory zaszłości wyciągamy, straszymy nimi pod postacią jakichś strasznych Niemców czy innych strasznych ludzi, którzy tkwią ciągle w kaloszach zacementowanych betonem historii. Wyskoczmy z tych gumofilców i zacznijmy jakimś programem młodzieżą zajmować się. Nas już nie trzeba przekonywać. To jest bardziej apel, to jest bardziej dla mnie informacja, czy zatem rząd polski będzie miał w końcu jakąś programową ofertę dla młodzieży, szczególnie dla tej, która stoi przed decyzją wyjechać z ojczyzny, bo są obywatelami Unii Europejskiej, czy zostać obywatelami Unii Europejskiej i w Polsce. Dziękuję.